Młodszy brygadier Robert Wiśnerski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku. W poprzednim tygodniu odnotowaliśmy łącznie 17 zdarzeń, w tym 3 pożary i 14 miejscowych zagrożeń. Jednym ze zdarzeń w dniu 12 maja o godzinie 14:19 na ulicy 500-lecia doszło do kolizji 3 aut, w tym jedno auto osobowe, 2 auta dostawcze. Na miejscu zdarzenia brak był osób poszkodowanych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w rozbitych pojazdach. Ratownicy przy użyciu sorbentu dokonują sorpcji wyciekłych płynów eksploatacyjnych, uprzątnięcie resztek powypadkowych i przywrócenie płynności w ruchu drogowym. Drugim zdarzeniem w tym samym dniu o godzinie 19:53 w Malborku na ulicy Wojska Polskiego doszło do wypadku auta osobowego marki BMW oraz samochodu dostawczego marki Renault Master. W wyniku uderzenia w słup oświetleniowy pojazd osobowy marki BMW uległ zapaleniu. Pożar ugaszony został przez pracownika stacji paliw przed przybyciem jednostki ochrony przeciwpożarowej. W środku znajdowała się osoba poszkodowana. Osoba z drugiego pojazdu była pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Ruch na drodze dwupasmowej odbywał się na jednym pasie ruchu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów uszkodzonych pojazdach, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Wydobyto osobę poszkodowaną z pojazdu i wraz z zespołem ratownictwa medycznego przystąpiono do resuscytacji tej osoby. Po dojeździe do miejsca zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego z lekarzem i po kilkudziesięciu minutach resuscytacji lekarz stwierdził zgon.